Proszę Państwa, w Warszawie mamy kilku kolegów, do których się przyznajemy zupełnie dobrowolnie, bez bicia. Jednym z nich jest znany satyryk, znany nie tylko z lektury czy widzenia, ale również ze słyszenia, a głównie z takich dawnych audycji radiowych programu trzeciego, gdzie spopularyzował różne swoje powiedzonka, między innymi A widzisz i Bidi 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 Bit. Jest to twórca tak znakomitych kiedyś kabaretów jak Kabaret Owca czy Kabaret Koń. Ten pan, o którym mówię, stoi już tam za drzwiami bardzo zdenerwowany, dlatego proszę przyjąć go ciepło. Przed Państwem Jerzy Dobrowolski, proszę. Dobry wieczór Państwu. Moment, bo coś tutaj nie bardzo tak jest z tym. Dobre. No, będziemy próbować. O, dziękuję. No więc dobrze. Zaraz, więc tak, na początku taka prośba, żeby braw nie było, bo jestem wystarczająco speszony i tak. To znaczy nie, bardzo miło jak są brawa, oczywiście, tylko jeżeli za coś brawa, to tak, a jak tak, to nie. Właśnie, ciekawostka taka. Znaczy ja wiem, że są ludzie, którzy lubią brawa za nic też, właściwie głównie za nic, no tego mamy mnóstwo w kraju jeszcze, ale ja tak rzadko się pojawiam publicznie, że się nie zdążyłem przyzwyczaić, no zapowiedzieli, ja się wcześniej zobowiązałem, więc wyszedłem, ale żebym miał coś do powiedzenia, nic właśnie. Jestem, po prostu jestem. No i tak miało być, ale ja nie przewidziałem jednej rzeczy, to znaczy ja się nie spodziewałem, że to takie przyjemne jednak jest, to jest bardzo przyjemne do tego stopnia, no nie wiem, czy mogę prosić, ale może ja bym jeszcze raz powiedział dobry wieczór, Państwo by mnie jeszcze raz... Oj tak! Tak mi róbcie cały czas, no pewnie, tutaj, no jasne. Dziękuję. Od razu inne samopoczucie, bardzo dziękuję. Nawet jeżeli ten aplauz był co nieco wymuszony, co to szkodzi? Co to pierwszy raz? Od 40 lat już bijemy, te brawa bijemy, no ale jest za co. Jest trwały dorobek, postęp szalony w każdej dziedzinie. To nawet nie jest mój dowcip, ja to wyczytałem gdzieś w gazecie. Ale nie, muszę Państwu powiedzieć, że to spotkanie dzisiaj to zmienia mi nawet nieco jak gdyby mój światopogląd. To może śmieszne, ja dopiero w tej chwili przestaję się dziwić tym naszym rozmaitym, nazwijmy ich, mężom stanu. Ja ich teraz rozumiem. Brawa są brawa i człowiek prędzej czy później musi uwierzyć w siebie, a potem już bardzo mu trudno zrezygnować jest ze stanowiska. To są liczne dowody na to. No ale jak się facet przyzwyczai do nieustającej adoracji, to ho, ho. No brawa, przy każdej okazji brawa, coś w tym musi być jednak. Wchodzi sobie tylko taki mąż stanu, od razu brawa. Na samo wejście. Znaczy, że co, że umie chodzić, czy o co chodzi? Potem przeczyta to swoje wypracowanie z tej swojej kartki, znaczy swoje, no, ktoś mu napisał. Znowu owacja. Też jest ciekawostka, zawsze się zastanawiam. My to od tylu lat znamy na pamięć, on ciągle czytać jeszcze musi. No ale czytać umie, brawo. Ale mało tego, zapytają go nawet, która godzina. Mąż po namyśle powie tam powiedzmy 6:15. Znowu niemilknące, skandowane oklaski, że taki łeb. Że tak w sedno utrafił, że na zegarku się zna, misio. I on dostaje te oklaski. No teraz nie wiem, czy to dla niego, czy dla mnie, bo... Dostaje te oklaski niezależnie od tego, która wtedy godzina jest naprawdę. Także widzicie Państwo, to nie jest łatwo. No mnie też nie jest łatwo. Przepraszam, bo to taki margines na początku, ale wytrąciły mnie te brawa i stąd ta niezamierzona dygresja. Ale teraz jesteśmy gotowi. Pan Włodzimierz Plaskota przy fortepianie. Proszę bardzo, możemy zaczynać, panie Włodku. Aha, nie, jeszcze jedno. Przepraszam, Włodek, przepraszam. Jeszcze moment. Jeszcze mała dygresja, ale to muszę koniecznie powiedzieć, bo... Proszę Państwa, oprócz zrozumiałej tremy dodatkowo jeszcze obciąża mnie i krępuje ta zapowiedź pana Niedzielskiego, z której by wynikało, że ja taki dosyć klawy, z kabarety w porządku. No więc bez przesady, bez przesady. To są strasznie mili ludzie, elita z Wrocławia i naprawdę strasznie miło, że byli łaskawi zaprosić mnie do swojego znakomitego, ich zdaniem, programu, ale nie przesadzajmy. Jeżeli chodzi o te moje kabarety, to tak było tak dawno, że Państwo to na pewno tego nie pamiętacie, zresztą nikt, najstarsi góry, ale nie, ale na pewno były przyzwoite, nie mam się czego wstydzić specjalnie, chociaż oczywiście do najlepszych, to im oczywiście bardzo, bardzo daleko, a mieliśmy w swoim czasie rzeczywiście wspaniałe kabarety literackie, satyryczne, przecież ja pamiętam, jak na to się chodziło kiedyś, jak to się przeżywało wszystko głęboko, zresztą co to daleko szukać, no weźmy chociażby taki ten, no, ojej, uciekła mi nazwa, ale moment, nie, inny wezmę, sekundę, bo się pogubiłem. Ten nie, ten nie, ten nie, no ten na pewno nie. Mam. Nie, też nie. Czy ja wiem, może oni rzeczywiście mają rację?
trudno mi wyrokować, naturalnie nie, ale obiektywnie to te moje to najlepsze były jednak, tam nie ma co gadać. Po wojnie jedyne. No przynajmniej jeżeli chodzi o Europę, no bo w Azji to na pewno były lepsze. To nie śmiem konkurować. I większe, oni tam mają bardzo duże kabarety. Dobra, tośmy sobie wyjaśnili, no, na spokojnie, panie Włodku, proszę. Proszę państwa, więc ja nie będę śpiewał. Ja nawet nie wiem, czy to jest dobrze, czy to źle, bo ja do tej pory nigdy nie śpiewałem, ale chciałem na początku uprzedzić, żeby później nie było nieporozumień, żeby nie było na mnie po prostu. No, i teraz już niech pan coś spróbuje. Ślicznie gra kolega, prawda? Znakomicie. No ja godzinami mogę słuchać, jest wspaniały. Brawo, brawo, tak, pan Włodzimierz Blaskota, dziękuję. Władek! No, dziękuję pan. Ja uprzedzałem, że nie będę śpiewał. Nie, on się nie obraził, bo to było wcześniej między nami umówione. Ja sobie pozwoliłem mu podziękować, bo jak sądzę, państwo zdążyli łatwo już przejrzeć mój system. Oczywiście, że fortepian był mi potrzebny tylko jako przerywnik muzyczny dla wzbogacenia formy monologu, ale teraz, kiedy już kończę, to i tak byłoby to zbyteczne. Aha, to co powiedziałem przed chwilą, to też dla urozmaicenia, bo nie kończę jeszcze. Nie, ale śpiewać rzeczywiście nie będę. To była taka zabawa, taki chwyt teatralny, taki trik estradowy, trick taki. Znaczy nie, mówię trick, bo pisze się trick, ale wymawia się trick. Nie, trick. Poważnie, nie ma się co śmiać. Ja mam trick w oczach mam, pamięć wzrokową. Państwo się śmiecie, jest dużo takich wyrazów, poważnie, to możecie nie wiedzieć, ale inaczej się pisze, a inaczej się wymawia. To mnóstwo jest. Na przykład trend, to samo, piszemy trend, ale prawidłowo, przynajmniej obecnie, należy wymawiać trynd. Jest, wicie, taki trynd, na przykład. No niestety, niestety. Ciągle są u nas jeszcze takie tryndy. A powiedziałem są, też błąd oczywisty, przepraszam, nie są, tylko są takie trynd. Znaczy można mówić trend, można mówić są, bo to nie jest ścigane jeszcze, ale głupio tak odstawać od normy. Jednak trzeba z żywymi naprzód iść, trzeba również w dziedzinie języka dotrzymywać kroku epoce. Trzeba się włączać, pisze się włączać, na każdym etapie. Język jest żywy, podlega ciągłym fluktuacjom, ciągłym przemianom. Za mojego życia, ile tego było, ile ja już tych językoznawców przetrzymałem. O, charakterystyczna sprawa, państwo możecie nie pamiętać, kilkanaście lat temu na przykład pisało się normalnie zrobiliśmy, a prawidłowo podówczas należało wymawiać zrobiliśmy. To starsze i średnie pokolenie pamięta jeszcze, mieliśmy takiego czołowego specjalisty od tej wymowy. On przez wiele lat trzymał, jeżeli tak można powiedzieć, katedrę w tym zakresie i miał codziennie wielogodzinne wykłady do narodu na stojąco. On się nie męczył, no, pan pamięta nawet w porządku, tak. Potem się okazało jednak, że on niedobry jest i gdzieś przepadł, wyjechał, czy tam się rozchorował, oni takie mają sposoby. I dopiero na jego miejsce przyszedł naprawdę dobry. I dłuższy czas był bardzo dobry, a patrzeć któregoś dnia we wtorek czy w środę, niedobry też się okazał. I też mu katedrę zabrali, rozchorował się, czy wyjechał, no, nowy przyszedł, bardzo dobry, odciął się, w porządku był ten. Parę lat patrzeć we wtorek, niedobry znowu. Wyjechał się, rozchorował i tak trwało, potem znowu był dobry, już krócej, niedobry, dobry. No ale teraz jest dobry, teraz jest w porządku. Człowiek poczekał 40 lat, ale ma. To był mój żart. Natomiast ciekawostka przyrodnicza, że tamten sprzed lat, o którym mówię, że niedobry, to teraz po latach znowu okazał się bardzo dobry. No ale za późno niestety już jest. Już nawet nie pamiętam nazwiska, nie, ale bardzo w porządku facet. Widziałem pogrzeb w telewizji, to bardzo udany był. Mają podobno powtarzać w przyszłym roku, ale nie wiem na pewno. Ja chcę wrócić do sprawy języka, bo język mi leży na sercu, jeżeli tak można powiedzieć. Nie, poważnie, to są bardzo ważne sprawy, nawet był ten Kongres Kultury Języka teraz polskiego, co zrobili w tym, nie wiem dlaczego, ale nie, ważne. Potem były różne, po tamtym inne trendy językowe, o tym nie będę mówił, ale o jednym chcę wspomnieć, bo jest to trend obowiązujący do dnia dzisiejszego. Jest to, proszę państwa, sprawa wymiany głosek. Jedno z podstawowych prawideł obecnie zasad poprawnej wymowy polskiej. Dam parę przykładów, bo warto znać teoretycznie. Wymiana głosek, na przykład głoska o, piszemy o, ale wymawiamy u, tak jakby z angielskiego, tylko błędnie. Na przykład komitet albo rząd, to znaczy rząd. Ja wiem, to jest przez on, nie, bo to jest wyjątek. Przekonany, na przykład
jestem przekonany. No jest facet przekonany, to mówi, że jest przekonany, no bo jest przekonany, no to co ma mówić? Przekonany. Ale inna głoska znowu, e. Piszemy e, wymawiamy y. Y. Na przykład centralny. Sens, to znaczy sens. Sens. Decyzja. Pensja. To są pobory co miesiąc. Pensja. I tu już, proszę Państwa, konsekwentnie możemy łączyć z wyrazami z pierwszej grupy. Na przykład komitet centralny. Decyzja rządu. Proszę, jaki sens od razu. Następna głoska, o czym wspominałem na początku, on. Piszemy on, ale wymawiamy om, to już wiemy, som, om, lub o, samo o. Bo widzicie Państwo, tu już stopień trudności się wzmaga. Należy wyczuwać ducha języka. Trzeba wiedzieć, kiedy zastosować które. Dam dłuższy przykład. Naszo, głęboko, trosko, będą i coś tam dalej, powiedzmy, dzieci alkoholików, czy co tam mają na bieżąco. Ale proszę zwrócić uwagę na wymowę, jest trosko, będą, czyli przy czasownikach om, om, wymienność głoski. W tym samym wyrazie następny przykład na głoskę ę. Piszemy ę, wymawiamy en, czyli piszemy będą, wymawiamy będą. Tylko uwaga, bo będą teraz wyjątki. Bo jeżeli ta sama głoska ę występuje przy samogłosce i, już brzmi inaczej. Nie będzie więc, tylko więc, czyli samo en, więc. Nie będzie ciężko, tylko ciężko. Dobrze ktoś podpowiedział, wyrobiony, w porządku jest. Karierę zrobi. Ale dla reszty słuchaczy, to jest taka sprawa. Fonetycznie to jest tak, to jest miękkie ci, następnie dosyć twarde przedniojęzykowe n, n, cin i ż, przechodzące w bezdźwięczną spółgłoskę szczelinową s, z, sz, a więc ż, ale bezgłośny. Cinszko, cinszko, proszę powtarzać za mną po cichu, cinszko, cinszko, nie, ja wiem, że tak od razu to trudno, to cinszko jest. Dlatego, proszę Państwa, są specjalne szkoły w tym zakresie, które nie tylko cinszko jest skończyć, ale i dostać się tam jest niezwykle ciężko, jeżeli się nie ma dobrych początków od dzieciństwa, a nawet jeszcze wcześniej. Pedagodzy przywiązują tam do tego dużo wagę, bo przecież oni sobie doskonale zdają sprawę, że nie można oddać odpowiednich treści, jeżeli się nie znajdzie właściwej formy. Im chodzi o semantyczną zbieżność słowa z rzeczą. Przyświeca im to norwidowskie, odpowiednie dać rzeczy słowo. I oni dają, bo wiecie Państwo, o co im chodzi. Chodzi im o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. I to by się zgadzało, bo na tyle, co im ta głowa pomyśli, to im tej formy wystarcza aż nadto. Mało tego, nawet im jeszcze zostaje do popisu szerokie pole manewru stylistycznego. Tam, co po niektóry zdolniejszy, nawet może się potrudzić o nieco inną budowę zdania, które zresztą w efekcie również absolutnie nie będzie nic znaczyło. Nie, nie może znaczyć, bo takie są zasady. Proszę Państwa, ja tego nie chcę rozszerzać. Ja chciałem tylko Państwu uwypuklić stopień trudności. No ale niestety, niestety, niestety nie ma rady. Chcesz zajmować wysokie stanowisko? Musisz źle mówić po polsku. Trzeba się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć. J. Dobrowolski, kropka. Kropka. Natomiast, proszę Państwa, ostatnio wyjątkowo łatwo o pomyłkę, ponieważ zastosowano bardzo ciekawy eksperyment. Otóż ni mniej, ni więcej, tylko na niektóre stanowiska zaczęto wprowadzać, tytułem próby czy z chęci zmylenia nas, wprowadzać inteligentów. No niesamowite, co? Znaczy, inteligentów, no, może za dużo powiedziane. Nie no, zależy kto to ocenia po prostu. Ale powiedzmy ćwierć, a na niższych stanowiskach nawet pół inteligentów. I tak niesamowite. I tutaj rzeczywiście łatwo o pomyłkę, bo to tak, facet mówi, niby po polsku długie zdania nie przekręca właściwie, jak w książce jakiejś, no jakiejś marnej, współczesnej, powiedzmy Bratnego. No ale w każdym razie,
Proszę Państwa, nic to. I tak się zawsze zdradzi, bo jest coś, co jest silniejsze od niego. Facet prędzej czy później musi postawić akcent fałszywie, to znaczy na pierwszej sylabie wyrazu, czyli pójdzie pod prąd języka ojczystego, jeżeli to dla niego ojczysty. Bo... On nie może powiedzieć gospodarka. On musi powiedzieć gospodarka, albo to swoje w październiku, bohaterów, niezbywalne, nam nominacja polityczna i już go mamy. Bo tak, im się wydaje, że jak oni na tej swojej pierwszej sylabie tak będą akcentować, to coś, co nie ma najmniejszego sensu, nagle tego sensu nabierze, my się też nabierzemy, damy się przekonać i w to uwierzymy. Czy ja wiem? No dobra, niech kombinują, no co nas obchodzi w końcu. Ja chciałem tylko Państwa przestrzec, że ten podział, o którym wspominałem, na ćwierć i pół inteligentów, też może być mylący, bo przecież nie chodzi tutaj o żadne oczywiście zalety umysłu, proszę Państwa. Nie, określa się w ten sposób tylko w ogóle stopień zbliżenia do mowy artykułowanej. Natomiast sam trend jest oczywiście ten sam. Do widzenia. On dobry jest, ja też mogę zrobić Jerzy Skoczylas i sobie zejdę, tak? I... Nie, ale nawet się dobrze złożyło, bo ja i tak chciałem wrócić. Więc dobrze, wyszła, wolę być sprowokowany, niż się pchać na siły. I... Nie, bo ja ciągle nie poruszam tematu zasadniczego, to znaczy tego, z którym wyszedłem do Państwa, tylko poszedłem w te głupie dygresje. A sprawa jest istotna i muszę to wyjaśnić, bo o co chodzi? Ja jestem i winien Państwu takie wyjaśnienie. Ja na początku powiedziałem, że jestem. Nie, no bo jestem, tylko że nie chciałbym być. Znaczy nie, jeszcze inaczej. Początkowo bardzo chciałem, tylko potem jak się zorientowałem, że nie dam rady, to nie chciałem. Chciałem im nawet przysłać zwolnienie lekarskie, ale nie, znajomy lekarz wyjechał, a inni nie chcieli dać, bo mówią, że zdrowy jestem. Nie, no bo ja jestem zdrowy, to znaczy umysł mam chory ostatnio, ale to rzeczywiście trzeba być niespełna rozumu, żeby nie dostrzegać trwałego postępu i dorobku w każdej dziedzinie, ale to jest inne zagadnienie, a tak to zdrowy, tyle, że niewiele mam do powiedzenia właśnie i z tego się muszę wytłumaczyć, bo to jest trochę moja wina, trochę nie moja wina. Proszę Państwa, w czym rzecz? Ja kiedyś przed laty uprawiałem tak zwaną twórczość satyryczną. To Państwo mogą nie pamiętać, ale daję słowo, kiedyś było coś takiego. I to wtedy nawet miało swój sens. W momencie bowiem, kiedy w aparacie władzy brakowało mechanizmów samokorygujących, samonaprawczych, to właśnie satyra próbowała je zastępować, punktując tu i ówdzie nieliczne zresztą dewiacje władzy. A pikanterii temu zadaniu dodawał jeszcze fakt, że satyra w owe dawne czasy nie zawsze była mile widziana, wręcz zwalczana nawet i trzeba było silnie popracować głową, żeby pokonać niebotyczne bariery stawiane podówczas przez cenzurę. Aha, bo musicie Państwo wiedzieć, a nie wstyd teraz o tym mówić, cenzura w owe dawne czasy nie zawsze była postępowa. Tak było! Daję słowo! No dobrze, ale dzisiaj sytuacja całkowicie się diametralnie zmieniła. Dzisiaj moja funkcja praktycznie jest skończona. Obecnie satyra nie tylko nie jest zwalczana, ale wręcz popierana i zalecana nawet, ale mało tego. Gdyby ktoś próbował w tej chwili tłumić moją krytykę, to ja w myśl nowych przepisów mogę się na niego poskarżyć i wtedy władza tak mu da popalić, że hej, taka jest sytuacja, nowa jest sytuacja. No dobrze, no to co to za satyra? Z czego kpić, kogo wyszydzać, co ośmieszać, jeżeli człowiek na każdym kroku spotyka się z odpowiedzią słusznie, macie rację, już właśnie zmieniamy, a co pan powie na to, a jeszcze nie widział pan tamtego, też już zmieniamy. Proszę, jeszcze nie widziałem, już zmieniają. Wyprzedzają mnie pod każdym względem i w treści, i w wykonawstwie. W ogóle teraz cholernie wysoko postawili poprzeczkę. To co się będę wygłupiał? Przecież tego komika, wizjonera od chrupiącego pieczywa i ogólnego dobrobytu i tak nie przeskoczę. Nie mówiąc już o innych showmenach. Także proszę Państwa, ja się w ogóle przerzuciłem na zupełnie inną dziedzinę sztuki. Na co? Na muzykę.
póki co, naturalnie. No więc początki były trudne, nie powiem, ale w tej chwili muzyka nie przedstawia dla mnie większych tajemnic. Być może nie osiągnąłem jeszcze klasy supermistrzowskiej, ale bez taniej kokieterii mogę stwierdzić, że nie mam się czego wstydzić. Coś Państwu pokażę, bo ja teraz jako zawodowiec, prawda, noszę stale instrument przy sobie, proszę bardzo, to jest profesjonalna już historia. To jeszcze tak, to tak wygląda, to się nazywa fachowo u nas flet prosty, bo to nie ma żadnych załamań, zakrętów, nic, to zupełnie prosty flet jest. I od tego właśnie zacząłem. No, gdyby tu był fortepian czy pianino, to bym pokazał szerzej, no ale mogę i tak. To właśnie, niech stoi. Mnie to nie przeszkadza. Nie, to chodzi o zasadę, czy nie będziemy teraz tego przesuwać. Proszę Państwa, więc początkowo opanowałem tylko jeden zupełnie prosty kawałek. Proszę posłuchać. Ja muszę robić to bo ja takiego tonu tutaj nie mam. Ja podejrzewam, prawdopodobnie tu brakuje jednego otworka. Potem sobie nawiercę w kuchni i będę miał już. Na razie jedźmy tak. Więc proszę Państwa, to były początki, a później to już naprawdę nie wiedzieć kiedy i jak poleciało. Proszę posłuchać. Adagio. Largo. Vivace. Proszę Państwa, z satysfakcją należy odnotować fakt, że dokonaliśmy kolejnego kroku na drodze postępu. Popełnialiśmy błędy w przeszłości. Dziś jednak świadomi celów i dążeń. A jeżeli chodzi o związki zawodowe, to... Najważniejsze, że odzyskaliśmy wiarygodność. No i tak, proszę Państwa, da capo al fine, w nieskończoność.